Dzień dobry, jestem Ilona Graczyk, studentka pierwszego roku kierunku Historia i zapraszam Państwa do obejrzenia mojego filmu pod tytułem Jagiellonowie w Polsce. W mojej pracy postaram się Państwu przybliżyć genezę tej dynastii, biografię jej poszczególnych członków, którzy zasiadali na tronie polskim oraz skutki ich panowania, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Jagiellonowie to dynastia, która niegdyś była znana w całej ówczesnej Europie. Swój początek zawdzięcza zawarciu w 1385 roku Unii Polsko-Litewskiej w Krewie, na mocy której Jagiełło miał przyjąć władztwem kraju chrzest oraz przede wszystkim ożenić się z ówczesnym królem polskim, czyli Jadwigą Andegaweńską, córką Ludwika Węgierskiego. Unia była wielkim sukcesem dyplomatycznym, zarówno dla Królestwa Polskiego, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego, które było nękane nie tylko przez Krzyżaków pod pretekstem szerzenia wiary napadających na ziemie litewskie, ale i przez Rusinów, z którymi w pojedynkę Litwini nie mogli sobie do końca poradzić. Stąd, aby Litwa mogła dalej istnieć, istniała potrzeba chrystianizacji kraju, co rozumiał Władysław Jagiełło. Pragnął on włączyć Litwę w krąg kultury Europy Zachodniej, odebrać Krzyżakom pretekst do napadania na ziemie litewskie oraz sprawić, aby Litwa została uznana przez inne kraje europejskie za równorzędnego partnera na arenie międzynarodowej. Dla Królestwa Polskiego z kolei ważne było uzyskanie męża dla Jadwigi, która była królem polskim. Poza tym rządzącym zależało na wzmocnieniu kraju w celu odzyskania utraconych wcześniej ziem oraz uzyskaniu sojusznika w walce z zakonem krzyżackim. Widać więc, że Unia ta była obydwu krajom bardzo potrzebna, zwłaszcza patrząc na kolejne lata jej funkcjonowania. I tak oto zaczęło się długie panowanie tej dynastii, które aż do 1572 roku panowała na tronie polskim. O jej przedstawicielach można byłoby mówić długo, dlatego postanowiłam pokrótce opisać poszczególnych królów, uwzględniając ich działania głównie w Królestwie Polskim, ale jednocześnie czasem w innych krajach, na przykład na Węgrzech. Skoro już poznali Państwo biografię królów, przejdźmy do podsumowania. Królestwo Polskie stało się imperium właśnie za ich panowania. Pokonali oni długoletniego wroga, czyli zakon krzyżacki, doprowadzili do rozkwitu kultury renesansowej w królestwie, rozwoju gospodarczego oraz terytorialnego. Jeśli chodzi o negatywy, przede wszystkim trzeba powiedzieć o niewykorzystaniu szansy na odzyskanie utraconych ziem na zachodzie, nadmiernym wzroście roli szlachty, nadawaniu jej licznych przywilejów, oraz zjeździe wiedeńskim, wskutek którego Habsburgowie umocnili swoją pozycję w Europie. Tak więc mam nadzieję, że filmik ten przybliżył Państwu najważniejsze rzeczy na temat Jagiellonów w Polsce, ich poszczególnych członków i może nieco bardziej zainteresował tą tematyką. Ja dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.
created using Powtoon.